Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro. Widzimy się już w kolejnym odcinku z Reinet King. O, już coś nas próbuje atakować. Uciekamy. No, nie da mi się przedstawić. Dobra. W razie czego zaraz wam dokończę. Pamiętajcie o subach. Nigdy nie przestaniemy. Zwiększenie mocy ataku. Dobra. Obrażenia poszły, tylko są te dwa pieprzone kraby. W ostatnim odcinku mieliśmy właśnie z nimi problem. W ostatnim odcinku. Boże. Wybaczcie mi to, ale jestem w sumie po pracy i jest godzina 23.43, a ja nagrywam w sumie materiał, bo wróciłem koło 22.00. Nawet jeszcze sobie herbatkę zrobiłem, która mi już stygnie. Nagrywam drugi odcinek. Dobra, ale mniejsza o większość. Atakujemy. Oswojony szrapnelokrab. Jezu, skąd oni te nazwy wytrzasnęli? Bijemy. Raz. Teraz zaatakuję nasz przyjaciel. 12, 27, 14. No to AOE to ma spore. Walimy niezłomność standardowo braumem. Dodatkowa tura wpada. Obrona. I Iloi. Nie, tamten. Tak, Iloi, dobra. Tamten dopiero przygotowuje umiejętność. Szkoda, że nie mam czegoś, co by ich wybijało z tego rytmu. Dobra, natychmiastowe, no bo nie mam innej opcji. 36, a Suwo dobije za chwilę. 23 i 2. Znowu idzie w brama wszystko. Dużo wchodzi, dużo, bardzo dużo. Czyli Iloi zaraz będzie... Iloi zaraz będzie leczyć. Ty bram standardowo. Brak celów. Iloi, lecz naszego Brauma. W sumie 10, więc 10 many ci tylko zejdzie. I tak dostanie po tyłku, a to jednak będzie 14 więcej. Jestem ci bardzo wdzięczny. Temu tak. Wspomniał teraz atak. Partner znów, no. Dobra, ale ja lecimy. Z wichurą będzie 96 plus 32, ale za każdy krytyk to tak nie za dużo. I jednak i tak zaatakuje pierwszy. 79, Braum by zadał za 20 parę, 23 chyba. No to jest, nie, i tak go nie dotuczymy. Chociaż nie wiem, za ile Iloi tam hituje, ale raczej nie wyjdzie nam to. Więc i tak musimy w ten sposób. Dobra, Braum znów, tylko tobie się chyba zaraz taunt kończy, prawda? Ile to masz? Jeszcze jedna tura. Dobra, to zdążysz jeszcze. Zdążysz i tak. Iloi, ty masz 88. Najbardziej rannego, ale w sumie nie potrzebujemy go leczyć. Skupimy się na DPS-ach. Trzeba tego pana szybko wykończyć. Łuką skór czy syny? Dobra, wyszło. Załatwić ich. Wyszło. Braum, tobie się już tam skończył. A to 10 many zabiera. O cholera. Dlatego ten Braum ma tak mało many. Kundelek nie zaatakuje jeszcze. Dobra, to wiecie co? Napierdzielamy oporowo. Szkoda mi many dla niego. 60 punktów plus 220. Dobra, powinniśmy go zabić bez problemu. Śmierć jest niczym wiatr! Sayonara, piesku. Sayonara. Pyk, 254, serio. Yasuo to jest kurde insta killer na tym ulicie. Przypomina mi to pewną historię. Insta killer. On nie potrzebuje za wiele. Braumowi jeszcze nie wpadł ten level. No kurczę, szkoda. Ja bym, no w sumie, czy mi się opłaca? W sumie dwa taunty jeszcze może zrobić. To nie, to jeszcze nie będę mu wrzucał miksurki. Może dobijemy ten poziom.
Tak jak wam, moi drodzy, powiedziałem, pamiętajcie o tych subach, bo to jest bardzo, 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 bardzo ważne dla twórcy. My nie mieliśmy iść gdzieś tu jeszcze. Musimy teraz się kierować na wężowy most, bo chcę ewidentnie zabić tego naszego padawana. Kryminalistę. O Jezu, tu już się zaczynają lepsze moby. I trująca mgła. No nie, jeszcze nie zdążyłem. Czy ta mgła nie jest coraz bliżej? Patrzcie! Wyluzuj. Malik mówił, że naszyjnik nas ochroni. Tak. A czy widzisz gdzieś tu Malika? Cii. Słyszałeś? Coś tam się poruszyło. Z Łukasz Stenka chyba dostaniemy łomot. Ej! Nie zostawiaj mnie tutaj! Harde Haki. Stara załoga Gangplanka. Kimkolwiek są, to cud, że przetrwali tak długo. Nie. To nie cud. Dalej. Sprawdźmy to. Harde Haki. Osoba, której szukam, przybyła tu, by ich odnaleźć. To brutale. Twoja przyjaciółka może być w niebezpieczeństwie. Racja. Pospieszmy się. No i co zdążymy? Chyba ten shit się cofnął. No ale będzie kręca mgła, prawda? Dość już uciekania. Tak. I tak, musimy pierwsze to go zaatakować. Ty mała mendo. Co ty masz za perka? Widmo klący. Po śmierci przeklina swojego zabójcę, dając mu rozległe obrażenia po trzech turach. No ale to będzie, kurde, moc ataku. 25. Trzy tury. Czy Braum mi to wytrzyma? Powinien. Powinien to wytrzymać. Więc ja miałem w sumie tego świetnie żałobnego. Iloi dostała DPS-a za to? Dobrze widziałem? Nie, chyba nie. Dobra, standardowo niezłomność. I obrona. Niech go tłuką. O, ty masz tam magiczne, więc... Więc luz. Kurde, ale ta mgła jest tutaj. 48. Wszystkim zatruło. Iloi, natychmiastowe aleja. Tylko to leczy. Tylko leczy. Nie ma nic, co by w sumie oczyszczało nas. Nie wiem, czy to nas oczyści, czy nas nie oczyści. No dobra, spróbujmy. Pokażę ci drogę. Mam nadzieję, bo ja sobie dostaję naprawdę w pierdziel. To tęgi. 12. Tego żołobnika w sumie zabijemy. Dzięki temu. To się nie coś majstruje. Cholera, porażka jest. Władca cień jest naprawdę mocny. Jestem ci bardzo wdzięczny. No tak, ale nie oczyściło. Nie oczyściło, jest słabizna. Ale to nie zmienia faktu, że teraz mu dowalimy. W sumie nie będzie insta-killa, ale... Śmierć jest niczym wiatr! A coś tam zada chyba. ...254. To i tak jest sporo. Jakbyśmy się w sumie skupili... Ej, damy radę. Chyba damy radę go dobić, co? Ja nawet... Mam 10 kurde many. Fuck. Nic nie użyjemy. Nie wiem, czy Iloi da radę go dobić. A jeżeli nawet... 49, 29, 45. Wiecie co? Ja użyję tej potki. Trudno. To jest mniejszy eliksir many. Tylko ty tracisz chyba kurwa turę. Ja pierdziele, ale zje...
Ale to zwaliłem. Ale to zwaliłem. Fuck. Ale to spartoliłem. Nie, że straciłem potkę, to jeszcze to. Dobra, no muszę w ten sposób to zrobić. Masz masełko. Dziękuję. Nie ma za co. Oddasz w naturze. Ach, huk z tego, że cię uleczyłem, chłopie. Huk z tego. On znów zaatakuje. Miałem dobrze, wyszło jak zwykle. Jak krytyk wpadnie, to go zabijemy. Jak nie wpadnie, to go nie zabijemy. Wpadł krytyk, zajebiście. Wygląda nieźle. Teraz szło, ja cię naprawdę trzeba teraz cenię. Trzeba było nie zaczynać. Ja cię teraz zaczynam cenić w tej rozgrywce. O, właśnie wpadł level, to zmarnowaliśmy potkę. No trudno. I odblokowano nową umiejętność. Przysmak Poro. Daje sojusznikowi tarczę chroniącą przed obrażeniami, która pochłania 67 punktów obrażeń. Spoko, 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 spoko. Fajnie, fajnie, nie powiem. Ale wiecie co, jest taki problem, że jeżeli my idziemy na Malika, to będziemy musieli gdzieś zrobić pit stop. Nie ma innej opcji. Musimy sobie manę odzyskać. Unika obszyta srebrem, to jest chyba dla Eloi. W sumie i tak teraz sobie przejdziemy do tego ekwipunku. Tak, to jest dla Eloi. No i to jest dobre, czy lepsze we wszystkim w sumie. No to zakładamy. Zakładamy. 450 HP. Tego mieliśmy 360, no to jest spora różnica. Nawet w tym naszym zwykłym ubranku od razu mam o 100 wzrasta ponad. No to fajnie. Dobrze mówię? Tak. Nie ponad 100. Tu już nic chyba nie mamy, tak? Mamy talizman z ości. Moc ataku i obrona. Ej, to też może być fajne. Zastanawiam się, czy przypadkiem nie. Yasuo nie będziemy tego dawać, bo jemu spadnie moc ataku. Dla niej więcej HP, wytrzymałość, fizyczna obrona, ale to wolałbym Braumowi jednak dać. Bo to mu fajnie jeszcze doda ataku i obrony. A w sumie to jest to samo, więc... A nie, nie jest to samo. 40... Większa wytrzymałość kosztem ataku, to nie chcę. I dodaj nam jakieś runy. O! Zwiększa moc leczenia 7,5% i zaczyna walkę z jedną aktywną macką. Jeżeli sobie to skombujemy z naszą spacją, to będziemy mieć już dwie. A przynajmniej tak mi się wydaje. Tylko pytanie, czy te runy są wspólne? Nie, nie są wspólne. Ale te runy są jeszcze tu. Zwiększa wytrzymałość o 10% i kradzież życia o 10%. Nie, to ja chcę mackę. Tutaj mamy zwiększa moc tarcz chroniących przed obrażeniami o 10%. I gdy Braumowi zadane zostanie trafienie krytyczne, nakłada na niego tarczę chroniącą przed obrażeniami, które pochłania 75 punktów. To też może być fajne. Moc ataku i szansa na trafienie krytyczne. No to jest akurat głupie dla tego Brauma. Wiecie co? Pójdę na to. Bo w sumie czasem jak te krytyki wpadają, to dobrze by było mieć tą tarczkę za 75. Tylko pytanie, czy ta tarczka jest na stałe, w sensie na całą walkę, czy tylko na jedną turę na przykład? To jest też ciekawe. Daje 10% szansy, że dowolny atak przyzna 20 punktów przeładowania. Zwiększa moc ataku o 5%. Zwiększa szansę na trafienie krytyczne o 5%. I zwiększa szybkość o 5%. Jeżeli atak to będzie 299, to jest w sumie cały wój. To może być fajne, wiecie? Bo 5% krytyka, no to będzie 20%. To nie jest dużo, to jest jedna piąta. No szybkość 5% niby nie jest złe. Ale myślę, że 20 punktów, jak jeszcze byśmy na przykład z ultem to skombowali, to jest 10%. No to raz na 10 ataków czasem może to wpaść, czasem częściej. Więc możemy mieć partaż od razu, w sumie to trafimy. Jeszcze wejdziemy w umiejętności. Ale nie wiem, czy my tu mamy coś nowego, czy nie.
Chyba nie mamy nic nowego, więc... Nie, nie mamy nic nowego. Dobra. To by było na tyle. Dobra, idziemy w stronę Malika, bo chcę uwalić tego dziada. Byłoby miło, no więc na razie tutaj omijamy. Zanim pójdziemy dalej, musimy się dowiedzieć, w jaki sposób ci bandyci zdołali przetrwać mgłę. Dobra, czyli jednak musimy na razie iść. To Malik musi chwilę poczekać. Wchodzimy do środka. Drzwi są zabarykadowane z tej strony, ich nie otworzysz. Czyli tak musimy iść tędy. A gdzie to nas prowadzi? W stronę phishingu. Ale wiecie co, jakoś ten phishing mnie tak niezbyt tu interesuje. Pójdziesz za nami, pójdziesz za nami. A, ty cwana bestia jesteś. A my to zrobimy w ten sposób. Kabum! I są dwie maski, super, czyli to się kombuje. Nie dam ci taryfy ulgowej. To się kombuje wszystko. Kudło, naprawdę? Dobra, no to tak, lecimy standardowo. Tylko tutaj nas zdążył zaatakować 3 razy. To też nie jest dobre. Więc może byśmy jednak poszli w tę stronę. Dwie maski, mamy 50% zmniejszone obrażenia. Tylko wiecie co? Też za dobrze nie wyjdzie. Dobra, walimy w tego jaszczura. 37, jakaś macka. Nic, 0, 0. To masełko nam strasznie dostaje po dupce. Oj, dostaje po dupce. Oj, nam masło dostaje. Bez masła tam tego nie ugramy. Więc jak jeszcze raz dostanie, to raczej będę go próbował podkami leczyć. Nie widzę innej możliwości. Dobra, maselniczka. Portowego szczurka, 67. 26, to nie jest źle. Ja bym tego masło wyleczył, bo naprawdę tu się robi źle. 88, 102. Przeżyjesz, 124, przeżyjesz. Masz maselniczka. Tylko oni krytyka dostali. Muszę się napić. Ewidentnie, ale krytyk mu wpadł, dostał obronę. Cholera, nie wiem jak to rozegrać. Musimy ewidentnie rozwalić tego Władcę Cieni. Ale na końcu. A to nie jest takie proste. Oj, nie jest. Masło ma w sumie full many. Może go walnijmy. 96 plus 15% na krytyka. 30 krytyka mamy. To 1/3 w sumie, no tak zakrągając. Bijemy. Spróbujmy. Tylko on dopiero tu zaatakuje? Oh fuck. No dobra, no spróbujmy. Budzi się wiatr. Padł krytyk, stupę. Która ubiliśmy. Brown cały czas leci na tarczce. Jeżeli dobrze to pójdzie, to w teorii możemy nawet nie otrzymywać obrażeń, bo jeżeli raz mu wejdzie krytyk, dostanie faktycznie obrażenia, no ale potem już będą te krytyki pewnie wchodzić, ale już na tarczkę i będziemy sobie tu tarczkę odnawiać, więc to też nie jest kurde złe. To nie jest złe. Dobra, nie będę używał Iloi, bo to się chyba nie opłaca. Yasuo ma większe DPS-y znacznie, a musimy tego Władcę Cieni uwalić jak najszybciej. I tak, ja bym tego Yasuo uleczył nadal, bo naprawdę jest lipa. Jest Lipton. Tu 102. Ty masz jeszcze tamta. Nie da się uniknąć walki. Miejmy nadzieję, że jeszcze ten Władca Cieni... Tak, będzie atakował Brauma.
tylko łapie oddech. Masełko się nam wyleczyło i ma 18 tarczki jeszcze z tego swojego pasywa. I lecimy oczywiście w ten sposób. Zemsta! Dlaczego nie ubiję? W sumie wiecie co? Fajnie, że te ci przeciwnicy ogólnie już są coraz mocniejsi tutaj. I nawet widać, że używamy ulta czasem trzy razy na nasze filmy. Taunt się skończył, rozumiem, tak? Tauntujemy ich jeszcze. Ubić ich nie ubijemy na pewno. Krytyczne, ale też wpadła tarcza. Oj, Loi ma dużo macek, ewidentnie dużo macek. To co? 79, ale też nie utłuczemy. Też nie uleczymy. Ty co? Kurczę, bo to jest fajne. Bo jest szybkie, ale to jest fajne, bo w sumie leczy wszystkich. Tylko bardzo długo to trwa. Dobra. Brał ma jeszcze tarczkę. Nie jesteście gotowi. Brał ma tarczkę, to my możemy tutaj się pobawić w ten sposób. Krytyk. O tym właśnie mówiłem. Wali krytyka, odnawia mu się tarczka. Ma 126 tarczki. To jest od cholery i ciut. To jest świetne. To ten perk był zarąbisty. Ty się Brown nadal tutaj bronisz. Więc w teorii mamy nieskończoną ilość tarczki. Teraz czuję się lepiej. Dał mu jeszcze 50. Zabijemy tego chochlika. Nie najgorzej. Tylko on dostał te zwiększone DPS-y. 109. No nie, nie zdążymy jeszcze go zaatakować, bo Yasuo tutaj dopiero jest w tej stronie. Musimy bronić niestety. Obrońmy się. Tak padło 6 tylko. I walimy Illaoi, 37, ale zawsze. Nawet już nie będziemy używać żadnych umiejętności, tylko go dotłuczemy. A nie, mamy ulta, no to ult podwójny. Śmierć jest niczym wiatr. Kabowo. Zawsze mam jakiś cel. No dobra, nie zadał mu szobrawy, tak? Chyba nie. Idziemy dalej, tu jest fishing. O, i mamy naszą manamunę. Urządzenie otwiera się i ukazuje ulepszoną zawartość. Zdaje się, że jest z siebie zadowolone. Mamy ulepszone manamun. Zobaczmy, co tu wyszło. 5. Szczerze? Jakieś nie jest to cudowne. 148. No moc ataku wzrasta, ale spada nam 50 haps. No. No dobra, sprawdźmy. Zobaczymy jak to będzie. Teraz żałuję, że tej wysłużonej katany nie wpierdzieliłem. To by było wtedy lepsze. Ojej, nie chciałem tego fishingu. Fishingiem się zajmiemy kiedy indziej. Może na jakimś streamie sobie włączymy i sobie powędkujemy. Polatamy, popatrzymy. Ej, co, one się porespiły? Jaki to jest sens? To jest bez sensu. Ktoś znów chce zginąć. Przecież to jest bez sensu. 74 obrażenia nawala, wow.
się robi naprawdę kozak. On się robi kozak. Co znów portowy szczur? Pudło! No nie, no ta z nieboga krwi wymaga. Ucz się! Jeszcze ogłuszenie wpadło. Standardowo. No i ta jebana mgła jeszcze to jest. Znaczy musimy się na nią tutaj przygotować. Cieszę się. Kurde, ej, podniemy zaraz. No już tak to byśmy prawie dobili tego dziada, a tak nie mamy nic. 74. Myślałam, że to walka. Aleja. 79 plus 3 macki po 2. A w sumie nie, po 4. To by było 12, tak? Czyli 89, dobrze mówię? Czyli tak go nie zabijemy. Do moich duchów ci jeszcze daleko. Dobra, bo tego... Dziadka... Jak walniemy z mocy, 94, walniemy jeszcze przed nim, on teraz zaatakuje faktycznie. Ale 94, ej, to teraz się opłaca i ominiemy mgłę. Dobra, to zrobimy to w ten sposób. Ty się brał tutaj, szykuj na pierdziel. Brak celów, dobra. I maski do tłumu. Tylko tak. Znów lecimy ultem. 24 to 250 obrażeń zada. ...280 prawie, wow! No, ładnie, ładnie. A właśnie, moi drodzy, bo w sumie nie wiem, jak wam to pasuje, bo może ja te walki niepotrzebnie wam pokazuję. Więc jeżeli chcecie zobaczyć głównie fabułę, to może ja po prostu będę wam te walki skipował. To wygodniejsze jest dla mnie w sumie to, że oglądacie to, ale... ja wiem, że nie każdemu się to musi podobać. 15 kątki, tak. Ona po prostu zadając obrażenia temu, automatycznie dostaje 15 DPS-a. To też nie jest dobre. Musisz się bardziej postawić. Czy ja chcę go zabijać? Nie chcę go zabijać. Jak oni sobie zaatakują... Nie było tamta, cholera. Nie było tamta. O dobry, tak Braum dostanie. Braum! Nieco się chwieje. No dobra, wszystko pięknie, ładnie. To by było fajne, tylko jakby się te maski skupiły na jednym. A nie na dwójce. 45. On będzie atakował, ale oni go powinni go dotłuc. Tylko ona dopiero tu zaatakuje, to jest bez sensu. A nie. Przed nim. 41 będzie knockout. I teraz tak, dotłuczemy tego, ale kurde, no właśnie. To też nie jest dobre. 67. Tak zrobimy. Iloi walnie teraz. Nadciąga nawałnica. Teraz będzie Braum. Przekażę esencję, ale on jeszcze nie zaatakuje. Braum się bronisz, bo i tak nic już tutaj nie zrobisz. I cyk. 57. Bogini nas prowadzi. A widmoklątko już mnie nie obchodziło w sumie. Dobra, idziemy tutaj w dół. Tylko martwi mnie to, że chyba ci przeciwnicy się porespili.
Aczkolwiek może nie. Idziemy sobie dalej. Mogłem się uleczyć, cholera. Uciekaj, uciekaj. O, ach, zawsze o tym zapominam. I co, teraz mam pułapki, tak? Mały człowieczek przebiegł po własnej pułapce, aby nic mu nie było. Miej się na baczności, może być więcej. Ale ja tu się, wiecie co, uleczę. Mamy w sumie dwie potki jeszcze, grupowego leczenia. I może eliksirem zdrowia Brauma jeszcze uleczymy. Żeby potem nie było problemów. Idziemy jeszcze tędy może. Chyba tu mieszkali. Jak mogą dalej chodzić po szarej zatoce? Jak przetrwali działanie czarnej mgły? Przytulny pokoik. Wygląda jak pewien dom we Freljordzie. Biegł tędy. Chodźmy. Mapa na stole przedstawia szarą zatokę. Rozrysowano ścieżki, a na brzegu spisano kilka uwag. Kilka słów ma widoczne błędy ortograficzne. Ciekawe, ciekawe. Ziarno jest świeże. Wystarczy, by wykarmić kilka osób przez tydzień. Mamy tu punkt jeszcze w razie czego, jeżeli chcielibyśmy odpocząć. Pochodnia jest nieodpalona. Przyjrzyj się obszarowi. Wysuwasz ręką pod pochodnią i znajdujesz coś, co wygląda na przełącznik. Wciśnij przełącznik. Daram, Sezamie, otwórz się! Patrzcie, jak działa. Dobra, moi kochani, ale w takim razie zakończymy odcinek tutaj. Jeszcze raz zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, bo pamiętajcie, że czym was więcej, tym weselej to raz. Jest to dla mnie na pewno przyjemniejsze, no i dajecie mi w ten sposób znać, że wam się filmy podobają, oprócz tych awesome lajków i tak dalej. Pamiętajcie również o komentarzach, bo też w sumie lubię odpisywać wam na te komentarze, jeżeli macie jakieś pytania, czy może nawet chcecie się umówić na jakąś wspólną grę. Zawsze jestem na to chętny. Tak więc dzięki jeszcze raz wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej hej!